Wpisujesz sobie, Kasiu, najpierw eliksę i zaznaczasz na niej oś twarzy. Pod kątem prostym, tutaj, do tej osi twarzy, oczy. Ciebie na rysunku linia oczu i nosa jest dobrze narysowana, ale jest pod zupełnie innym kątem niż linia ust. Tu jest taki kąt, a tu się nagle zrobiło tak, dlatego ci się w tym miejscu skrzywiła twarz. Jak sobie to rozrysujesz tak i pod kątem prostym, o, do tej linii sobie zaczniesz umieszczać usta i tu będą oczy tam zamknięte czy otwarte. To będziesz miała wtedy zgodność tych skosów. No i tam sobie później włosy dorysowujesz. I warto też pokazać, tak konstrukcyjnie narysować sobie właśnie tą głowę po to, żeby te kąty złapać, ale żeby też później jakby sobie już wyobrazić, jak ta głowa leży na poduszce, na ręce. Pomaga.